No, a więc witam wszystkich. Jest dużo zapytań. Sam szukałem wielu informacji na temat nowego hotelu, w którym się znaleźliśmy. Iberhotel Costa Mares w Marsa Alam. 6 km od lotniska, 3 km od Port Galip. Idealne miejsce, nowy hotel. Otwarty 20 marca tego roku. Przyjechaliśmy o godzinie 11 jako pierwsi goście. Kompletnie pierwsi. Hotel jest naprawdę na europejskim poziomie. Tutaj widzicie pool bar. Otwarty od 9 do 18. Na razie serwują tylko i wyłącznie napoje, kawka. Miła obsługa, pomocna. Wszyscy przychodzą, pytają, jak się masz. Basen. Głębokość 1,20 m. To jest główny budynek. My mamy pokój na samym dole, od razu z wyjściem tarasowym tutaj. Jest jeszcze z tyłu tego budynku jeden duży budynek z pokojami rodzinnymi. Należaczki, bo je oczywiście przychodzą i proponują materace, wszystko w cenie. W oddali widzicie główną restaurację, gdzie są serwowane śniadania, lunche, kolacje. Wszystko naprawdę bardzo fajny poziom. Na piętrze w tym budynku jest recepcja i lobby bar, otwarty do północy. Tutaj przechodzimy dalej, jest basen dla dzieci, brodzik 45 cm głębokości. Niestety nie ma żadnych zjeżdżalni. Jest plac zabaw dla dzieci, jest też siłownia, gabinet masażu, który jeszcze jest na razie chyba w trakcie organizacji. Tutaj na górze mamy pod tą strzechą skybar, który dzisiaj ma być otwarty. Piękna sprawa. Idziemy dalej w stronę plaży. Przed budynkiem jeszcze wykładają trawkę panowie, bo to wszystko jest robione, wiecie. Tutaj mamy bar przy plaży, Sands Bar. Kelnerzy donoszą oczywiście do leżaków na plaży, wszystko jest all. Jakość napoi czy produktów, naprawdę wysoki poziom. W tym momencie w całym hotelu jest tylko 10 par, 20 osób. Kilka par z Polski i chyba tylko Czesi jeszcze i nikt więcej. Idziemy na plażę. Na plaży mamy oprócz leżaczków pole do siatkówki, bocia. Animatorzy już od pierwszego dnia starają się umilić życie. Była dziewczyna Miszka z Czech. Teraz ją przynieśli gdzieś tam do La Maya, bo to jest jedna sieć tych hoteli jazz. Jest teraz dwóch Egipcjan. Bardzo w porządku. W sumie nie mają za bardzo co robić, bo towarzystwo jest leniwe. Ale co to. Plaża bardzo ładna, piaszczysta. Już od 9 rano codziennie przyjeżdżają tutaj statki. Ludzie snurkują, bo to jest Zatoka Marsa Mubarak. Bardzo popularna i ceniona. O, już widać, że idą kolejni turyści, chyba z Port Galip. Co ciekawe, już o 6 rano ochrona stoi i pilnuje po dwóch stronach plaży, bo to jest plaża prywatna. Nie ma wstępu dla ludzi z zewnątrz. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o COVID, no to obsługa chodzi w maskach. Jest dużo punktów do dezynfekcji rąk. A klienci, turyści w maskach nie chodzą, nie muszą. Nikt nie zwraca uwagi. Po przyjeździe do hotelu nikt nas się nie pytał, czy mamy zrobione testy w Polsce, czy na lotnisku. Robiliśmy test na lotnisku, wyglądało to, no nawet nie powiem, jak to wyglądało, prowizorka straszna. Jesteśmy trzeci dzień i nikt nas nie poinformował o żadnych wynikach, więc jest chyba dobrze. Ale to, co tam widzieliśmy, jak oni to robią, no to nie ma szans, że każdemu zrobili taki test, jaki być powinien robiony, na przykład tak jak robią w Polsce. Patyczek do nosa, zwykły, kosmetyczny, został włożony może tam na pół sekundy,
robione wszystko w pośpiechu, tylko żeby szybko turysta opuścił lotnisko i pojechał dalej. Oczywiście prysznice po użyciu plaży. Proszę, jaki piękny widok. Teraz widzimy budynek główny z pokojami, bar przy basenie, basen główny, głębokość 1,20 m do 1,40 m. Woda dosyć ciepła, ale rewelacji nie ma. Tutaj mamy piłkarzyki oraz ping-pong. Naprawdę bardzo fajny jest bar tutaj przy basenie. Świetne są tutaj kanapy. Bardzo wygodnie można usiąść się zrelaksować tuż od razu nad lustrem wody. Proszę. To jest nasze ulubione miejsce, gdzie tu się siadujemy wieczorami. Cały dzień oczywiście delikatnie muzyka sobie gra. Na życzenie animatorzy oczywiście wczoraj włączyli polską piosenkę. No i co mogło być? Oczywiście Sławomir, Sławomir. Liczyłem, że będzie albo Sławomir, albo Zenek Martyniuk. No. Pierwszy był Sławomir. To jest bar przy plaży. Przy basenie. W tej chwili proponują piwko jeszcze Heinekena, bo draftowe nie dojechało im. W ogóle tak wszystko jest już praktycznie dopięte, ale jeszcze tam starają się. Na przykład wczoraj dopiero montowali tutaj popielniczki na całej strefie. Śniadanka od godziny 7.30 do 9.30. Lunch 12 chyba 30, 14.30. I kolacja 19.21. W międzyczasie coś tam można podjąć przy barze, w barze przy plaży. Naprawdę jedzenie jest rewelacyjne, produkty widzę, że są świeże, dobrze zrobione. Nie jest to zwykła stówka w jakimś tam Titaniku, tylko naprawdę jest jakość. Sam szukałem wielu informacji na temat hotelu, nie było ani jednego zdjęcia, tylko te grafiki takie zrobione tutaj chyba przez projektantów, ale naprawdę europejski poziom. Szefa kuchni zatrudnili Angola jakiegoś, dba o wszystko, tutaj rozsadza po kątach swoją ekipę. Naprawdę, jak macie do wyboru tutaj jakieś tam Hiltona, czy Jazz Lamaye, czy Solaye, to warto dołożyć trochę hajsu i tu przyjechać, bo jest o wiele lepsza jakość, jeśli szukacie spokoju i takiego chilloutu. No ale tutaj nam menadżer powiedział, że już w przyszłym tygodniu, jak od tej soboty jest 20 osób w hotelu, to mają rezerwacje już na 150 kolejnych. Więc na bank będzie 100% obłożenie w sezonie, bo hotel szybko zyska zwolenników. Na miejscu jest też oczywiście wypożyczalnia tutaj taksówek, organizują wyjazdy. Tak, wszędzie wszystko się załatwić. Aha, internet jeszcze, Wi-Fi działa znakomicie. W żadnym hotelu nie spotkałem się z taką prędkością. Naprawdę rewelacyjnie, tam na kilku urządzeniach nie ma żadnego problemu. Nie zrywa i tak samo w pokoju, czy przy basenach, czy na plaży. Elegancja. Aczkolwiek kupiliśmy też sobie kartę
Vodafone'a 12 GB tutaj i używamy z rezerwowego telefonu, jak gdzieś jedziemy, jak wczoraj byliśmy nie w Polgalip, tylko w Jazz Solaja, no to wzięliśmy sobie tą kartę jako hotspot i śmigała elegancko.